Elo, z tej strony Leon. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Minecraft Survival razem z... Ze mną. No, z Koxiarzem. No. I dzisiaj w planach mamy pójście do jakiejś jaskini czy czegoś, żeby zdobywać jakieś różne rzeczy. Żelazo głównie. No, więc na początku pójdziemy w te miejsce, co mnie zepchnął Koxiarz w poprzednim odcinku. Nie wiem, może pamiętacie. Najpierw może pójdziemy spać, czy nie sądzisz, Leon? A no w sumie spać można pójść. Nie pomyślałem. No dobry pomysł. Dobra. Pójdziemy spać. Dobra, ja idę tutaj o 7 mam właśnie, jak ktoś śpił obok ciebie. Nikt nie chce iść. Dobra, ja idę w poszukiwanie mego domku, chwilę, zaraz go znajdę. Dobra, i w sumie pamiętajcie, żeby zostawić subika na pewną górę, żeby wtedy widzę, że bardziej chcecie tą serię. No. Więc bardzo zachęcam do zostawienia subików i łapki w górę. I dokładnie. Nie. Ej, to szybko wstałem. A ty śpisz? Ja próbuję zasnąć, ale nie mogę. O, no, aha. Dobra, no to chodź, idziemy. Te miejsce to nie zepchałeś. Ja? Ciebie? Ktoś to pamięta? Dobra, mam 32 pochodnie, wystarczy chyba. Widzowie, czy ktoś z was pamięta, jak zepchnąłem Leona? Widzisz, Leon nikt nie pamięta. Przecież nie, to nie live. Ja... skąd tu jest? Aha, dobra. Ty w sumie? Co się stało, Leonardzie? Proszę powiedzieć. W sumie nie wiem. Czekaj, które tu jest poziom? 46. Wiesz, chyba tutaj nie. I tu nic nie ma. Wiesz? Jak to nie ma? No tutaj nie będziemy kopać. Chodź, idziemy może w inne miejsce. Idziemy. No, czemu tu pochodnie zabierasz? No po co? Nie ma, cofaj się! Gdzie wodą płynie, Leo? No powiadaj natychmiast. Dobra, chodź w jedno miejsce, pójdziemy. Przyjmij. W miejsce, do którego się nie chodzi? Nie wiem, idziemy, jak szukamy jakiejś skały. O, widzisz? Skały są duże. Minecraft przygoda! O, połówki. Było tak dużo. One to są najgorsze. Bo to bije. To jest słabe. Dobra, no to biegniemy do tej szybko skałki. A ja gdzieś. No, po węgiel idziemy? Idziemy, co się przyda. Zawsze. Mogę pójść. To ty idziesz po węgiel, ja idę... O, pająk. O, Leon, chodź, bo tutaj kolejny węgiel jest. Na dole jest. Weź go, wykop. O, tutaj, pod tobą gdzieś. A, ochodzicie ten, dobra, spoko. Dobra, wykorzystam gorszy kilot na razie, bo mam ten żelazny, który znalazłem w skrzynce. Który Leon ukradł wieśniakom? No po co wieź wieśniakom kilo? Do kopania, a do czego tobie? Oczywiście żartuję. No. Ej, w sumie możecie napisać, czy wam się podoba muzyczka, która jest w tle. I nie wiem, wstawić jej. A to nie wiem. Fajna jest, ja mi się podoba osobiście, jak ją słucham. Chociaż ja jej nie słyszę. No, nie słyszysz, bo stawiam sobie później tą... No, trochę smuteczek, no ale... Ale ej, Leon, jak ładnie ten, zobacz, patrz, Leon, chodź tutaj, patrz. No. Chodź, zobacz. Tu jest ten most. A, most, no fajne. No. I patrz, jak ładnie tutaj taka zatoczka, widzisz? Tylko to poszerzyć, naleć ładnie wody i można ładną zatoczkę sobie zrobić. No, a tam jeszcze węgiel jest. Gdzie? Tutaj węgiel. Widzę, ja wejdę na górkę, zobaczyć sytuację z góry. Dobra, no to się będziemy wkopywać w tą górkę gdzieś. Jak jest gdzieś fajne wejście do górki. Krówki! Idę zabić krówki. Krówki? Nie zabij krówek! Możemy wziąć później farmę zrobić. Przecież. Z krówek. No rację, możemy. No a krówki się przydadzą, nie wiem, na coś zawsze się przydadzą. Czy to prawda? Na część więcej zbrojki. No i... Dlaczego zabijasz? Ja. To jest gadanie z jego księgiem. Co? Halo, to one same chciały zginąć. Nadziały się na moją iskierę, każdy to wiedział, każdy to potwierdzi, prawda? O, lawa. Widzisz, Leon, jaki głos poparcia? Widzisz, lawa nawet. Ej, Leon, patrz, patrz! Walną mnie jak budek. Tak to się nazywa na polsku. Jak to na polski, co? No te były jak... Słodkie gody. Ja mam słodkie. Dobra. Świnki. Dobra, to ja się wkopuję, nie wiem jak ty, ja chcę się wkopać trochę. Jak Leon coś znajdziesz, poinformuj mnie. Widzicie, ja zajmuję się zbieraniem pokarmu dla mnie i dla Kuby. A Leon zajmuje się zdobywaniem surowców dla mnie. Na którym ja jestem poziomie? 59? Przecież to jest wysoko... O, żelazo. Oczywiście ja się z Leonem nie podzielę jedzeniem, bo czemu mam się z nim dzielić? A ja myślałem, że się podzielę. No, no to też się nie dzielę. Żelazo przecież. Chcesz podzielić? Podzielimy się, co nie? No właśnie, bo Dobry. Trzeba uważać, bo nie chcąc na przykład może piorun trafić w twój domek i spłonąć. No i dobra, dobra, ja robię tutaj kilo gorszy, żeby nie marnować tego żelaznego. Leon, czy ty nie skąpisz przypadkiem trochę surowców? Nie wiem, ale żelazny zawsze... Ale klepa. Dobra, jest 57 razem żelazo, to się dziwię. A to nie wiem, tak. Ty też się gdzieś możesz kopać. No, no tak, no. Ja węgiel kopię, wiesz, Leon? Co to za balczak? A tu jest ten... Jak to się nazywa? Żwir. Nie wiem. Gravel, no, gravel. Polskiego... Nie, naprawdę, Leon, nie wiedziałeś co za bloczek? No na początku nie ogarnąłem, ale później jak zniszczyłem. No. Grani. Ja obecnie zdobywam Mount Everest. Słyszę zębiak, ja nie wiem gdzie. Dobra, dokopałem się do jaskini. Się zdziwiłem. Zaraz idę do ciebie. Dobra, skillowa bije. Świerka mi się popsuła. W najlepszym momencie, kiedy sikierka się psuje, jak bije. Mniej więcej wiesz, w którym miejscu? Leon, jakie są twoje kordy, powiedz mi? Czekaj. Minus 400... 39, 7... No nie, to w sumie był cię potrzebny. Tego środkowego nie mów. Minus 400, 744. No widzisz, Leon, moje to jest minus 320 na 960. Trochę leciutko, Leon. Leciutko się oddaliłem od ciebie. Ale już biegnę, nadbiegam. Bo to było gdzieś... Z nadbrzeża jakby, tak jakby. Można powiedzieć. To zaraz znajdę, spokojnie. Znalazłem, Leon, wrak statku. On to wiesz. To właśnie lotuje. Ja akurat tutaj, gdzie ja jestem, to tak w sumie średnio by tutaj nie ma chyba nic. O, nie ma tu, nie jest. Dobra, jestem tutaj żelazem zatk. wyjść. Zatkałem wodę, o. Ale już chodzi, że ona będzie, wiesz? To dobrze. No i w sumie też powiem wam od razu, że w tej wiosce, co jesteśmy, przez jakiś czas będziemy dłuższy pewnie. Tam osiedlać się. Pewnie tak. Dopiero później sobie przejdziemy. Gdzieś. Ale ja na przykład nie planuję na chwilę obecną przychodzić gdzieś. A ty? Ja też nie. Chyba już mnie na pewno nie znajdziesz. Bo ja się kopię tak... troszeczkę różnie. Tu trochę do dołu, tu. Znajdę, Leon, ja nie znajdę. Na mnie mówił mistrz ogólnie. No węgiel. Teraz największy problem to przedostać się przez góry. I jakby można powiedzieć... naprost w sumie przy tym nabrzeżu było widać jakby stąd coś kopałem lawę, że jest po drugiej, na drugiej wyspie. I to pewnie jest mi w ogóle niepomocne prawie. Pomocne. Silverfish! Co? Może jesteś obok fortecy? Kurde! Pomocy! Głupie silverfisze! Do góry się buduje ktoś. Kurde, blokują mnie. Jedz, Leon, szybko. O, ile silverfisha. Wiesz? O tak o? No... z 10 było silverfisha. To mówię, może gdzieś niedaleko jest znaczy twierdza, a no wiesz, chodzi mi... Czyli? Chodzi mi o portal do Endu. Bo ja sobie... Dobra. Jestem gdzieś tutaj, gdzieś chyba rozstałem z tobą. No to w tym miejscu gdzieś. Tam gdzie... No, jak jeszcze raz tam były kordy? Ja już jestem gdzie indziej w ogóle, to ci nie powiem. To daj jakieś inne kordy daj. To ja jestem minus 394 na 772. 1309 minus 394 na 702. Dobra, lecę. Bo słyszę te silverfish, ale nie wiem w ogóle gdzie one są. Jest najgorsze. Minus 380 jestem. Na 700. No muszę trochę... Teraz jest 766 jestem. Dobrze jestem, kopię się. Bo ja tak trochę idę. Ja jestem na poziomie 28. No to dobrze, Leon, bo jestem na 75. No kolejne złoto. Co mówię złoto? Węgiel. Gdzie mamy? No. A w sumie... To nie da się. Tak może wykopię, to może... Jak... Będę robił takie timelapsy. W sumie pewnie będzie... Jak coś znajdę, to będzie i będzie koniec timelapsa. O tak. Będę robił. Jak uważasz, syna? Nie można tak robić. Dobra, no to oczywiście od tego momentu będą timelapsy. No to timelapsik. Dobra, koniec timelapsa, bo znalazłem takie coś jak opuszczoną kopalnię. A to się przyda, myślę. I to jak się przyda? W sumie nie wiem, czy zbierać tą lawę tu. To jest lawa. Tam lawę to zawsze można znaleźć, wiesz. Dobra, ale na przykład tory się przydadzą zawsze. bo to trochę przyda się na późniejszy okres, ale... No, wiaderkiem wody Leon możesz zbierać, będzie szybciej. A ja nie mam wiaderka. Ty masz żelazo, wystarczy 3 ci. No i lapis znalazłem też, tak coś. Wiesz? Znalazłem lapis i to trochę lapisem jest. Do enchantów muszę chcieć. No to do enchantów. No i ja nie chcę marnować tego kilofa. Jest już kolejny kamienny zniszczyłem prawie. W ogóle. No. Redstone też. Aha, redstone trzeba już żelazem pilotem. Jak coś, to jeszcze raz ci podam minus 389 na 747. Aha, wiesz co? Jakby jest blok, ta ściana złota i to oddziela kolejną część kopalni. No to na razie, jak jesteśmy w tej kopalni, no to trochę do kopania, jak widzicie, jest. Bo 12 aż złota mam. Trochę jest, nie? Ty jesteś? Halo? Jestem, słyszysz mnie? A, dobra, bo nie mówiłeś nic, to się widziałem. A ty coś tam znalazłeś, czy nie? Znalazłeś coś? Halo? Tak, Leon. To co znalazłeś? Silverfishe. Aha. Podobnie jak ja. Ja też znalazłem. To jest silverfishe. Taki... I widzę, że nade mną jest lawa. Bo kapie z pitu lawa. Więc bardzo polecam. Kapiąca lawa z pitu. Jejku, jakich dużo! No to ja mówiłem, u mnie też było dużo. Ty jak... Aha! Znalazłem duże jakby otwarte pomieszczenie, tak jakby... Nie wiem. Duże, bardzo otwarte pomieszczenie naprawdę znalazłem. To chyba dobrze, czy nie? No tak, ale dziwne, że całe otwarte. Całe otwarte. No to możliwe, że coś dziwnego jest. No to jest aż tak niespotkane. I tam jest w góry coś świeci. Ja znalazłem, Leon, 2 cave'y obok siebie. Takie nie cave'y, tylko wąwozy ogromne, 2. Spoko, w sumie. Fajna góra, gdy chodzi na to. Bo tak jakby ładnie się kopałem i się wkopałem do wąwozu prosto. Cały czas się spadłem do wody. Chociaż kopałem się stylem dwu. Znalazłem 3. wąwóz. Nie gadaj, że to jest takie fartne. Robię parkura. Stawiam po jednym klocku i skaczę. Przez cały... Dobra, teraz jestem nad lawą, to nie wiem, czy ryzykować. Diaksik! Gdzie ten diaksik? O! Emerald. Diaksik! Na 12 poziomie diaksik. Fajnie. O nie. No nie. Ej, jak uważasz, na 12 no, to jest... Bardzo dobrze, Leon. Ale na 12 to nie jest wysoko w miarę? Nie, aż tak. Frajer. Ale ja się też... A co tutaj daje tak światło ciekawe? Leon, znalazłem szkieleta, tak jakby po drugiej stronie wąwozu, bo ja szedłem po jednej, po drugiej był. Jak ja się schowałem, to on głupi wszedł prosto w lago, bo to jest wąwóz. O nie, najgorszy zombiak. Najgorszy zombiak. Jaki? Mały zombiak. A, to naprawdę. Ale wiesz, że on mi zdjął połowę HP. Tak szczerze. No to już tak trochę średnio, Leon. Leo, ale wielkie zło, że mam tych żelazna. Ty zgadniesz, ile żelaza było w nim? Ja mam 30 żelaza, byłem. Ale to jedno złoże. Co? 30? Ale co 30? A nie, bo ja mówiłem, że mam 30 żelaza, byłem. Leon, zgadnij, ile było w jednym złożu w żelazach. Nie wiem, tak z 20... 26. Ty to od razu. Mam już 54 żelaza. W sumie miał być timelapse. A jak ja coś w plecy znajduję, to nie wiem, może jako to timelapse. Chociaż nie. Chociaż może nie będzie timelapse. Po prostu może zrobimy 2 odcinki z kopania na jakieś inne rzeczy. Możemy, pewnie się pożegnamy z wami. I od razu zaczniemy kolejne nagrywać. No tak, tak. Ja już tak tutaj chodzę. To jest naprawdę ogromna kopalnia. Opuszczamy. Naprawdę ogromna. Tyle zaczynamy. Dobrze, że wziąłem trochę drewna. Leon, to wyobraź sobie to, co ja mówię. Wyobraź sobie wąwóz. No, wiem. Ale normalnie, tak jakby na dole nie ma ani kratki wolnej, bo wszędzie jest lawa. Pełno lawy. No ja cię. Jezioro lawy w wąwozie. To zapisz sobie kordę, jak tyle lawy, bo się przyda zawsze lawa do czego. Diamenty. O, ile? Nie wiem. Muszę zejść około 15 kratek w dół, to schodzę po jednym klocku, tak wiesz, lecę. Dobra, skaczę. 3 serca przeżyłem. To są nie, ja chyba stąd nigdy nie wyjdę, bo ja co chwilę znajduję kolejne rozgałęzienie tego. O nie! Mały pajączek! Małe 2 pajączki! Małe 2 pajączki, o nie. No zregeneruj się szybciej, halo. To fradę, Leon. 2 małe pajączki, które trują. To one są naprawdę słabe. Znaczy one właśnie są dobre. Leon, już ci mówię, na pewno 3, na pewno 4 diamenty, Leon. Spawner! Niszcz. Ale weź dokop się do nich. No, bo to pajęczyny pewnie. Dobra, zniszczyłem. Dobra, ja muszę mieczek jakiś zrobić sobie, żeby te pajęczyny tu niszczyć. Leon, 4 diamenty. Tu już mamy enchant chyba. Czekaj. Nie, bo jeszcze... Nie mamy enchant. Chyba tak. Kolejna trucizna, jak ja ja mnie kochają tu kurzą. I lecimy. 1, 2. Na tym 3, pierwszy osiągnięcie, tu co to jest? Upgrade, a pickaxe zrobiłeś lepszy sobie. Ciężki skrzep, wytop sztabkę żelaza, a kolejnie to ulepsz swój kilo. Bo jeszcze nic żelaznego nie miałem, co nie? Ale w sumie dużo pajęczyny, przyda się może do czegoś pajęczyny. Do łuków. Wełna, łóżka dla na przykład wieśniaków, jak będziemy robić farmę. Albo do pułapek na Leona. Znaczy, co? Ja nie mam kliknąć banowania serwerze? Dobrze, każdy teraz wiecie, jak Leon otwarcie grozi mi podczas odcinków. On mnie tak zastrasza na każdym odcinku, wiecie? Teraz Leon się wydało. Jak się obronisz w sądzie? No bo chcę robić na mnie pułapki przecież. Jeszcze nie zacząłem robić. Ale mam zamiar. Chcę robić pułapki. Gdzie później gili. Leon, jeszcze nie zacząłem robić tych pułapek, muszę je pierwsze zrobić. ale stwierdzam, że za dużo już mam kobla tego. Na przykład. Też masz dużo kobla? Znaczy... Tak. O nie, Leon! Co? Co się dzieje? Wybaczcie mi wszyscy. Znaczy, co się dzieje? No nie! Serio? Wybaczcie wszyscy mi. Serio. Dobra, a gdzie ty się zrespiłeś? Uga? W wiosce? Ej, gdzie się zrespiłeś? W wiosce, wiosce. On to dobrze przynajmniej. Dobra, no to... No to zbieraj jakieś te rzeczy kamienne i... No niestety, strasznie miałem wiacy. Połączajcie w sumie. Teraz będę zbierać. Dobra, no to trudno. Bardzo trudno. No niestety. No, ale to idźmy dawaj, kopiemy dalej. Trzeba kopać. Nie można się poddawać inną śmiercią. Nie można. Nie gadaj. No to są żarty. Ile tych pająków? A no w sumie był spawner. O kurde. No, pół serduszka. Jedno serduszko. Będę kolejne podpomnie. Jak tam sytuacja się uspokoiła? Nic ciekawego teraz nie ma? Kolejny spawner. Ale rozwalasz czy co? Może spróbuję rozwalić. Rozwaliłeś? Ja pier... No to chyba cięcie robimy. Dobra, słuchaj, Leon. Dobra, no to tutaj będzie... Nie, takie troszeczkę cięcie i... Dobra, jak coś tu my jesteśmy już po cięciu, gdzie odzyskaliśmy wszystkie swoje ity, na szczęście. Nic nie straciłem, ja nic nie straciłem, a ty? Ja straciłem. A, no ty w sumie zginąłeś, zapomniałem. Ja zginąłem w lawie, dlatego wiecie, dla mnie to żadna ten. No ale ja przynajmniej odzyskałem wszystkie swoje ity. Nic nie straciłem, chociaż szybko biegam, naprawdę. Te pająki mnie kurzą! Ja tam nie wiem, ja tam i tak mam tylko kamienny ten. Ale... Wiesz co, Leon, odzyskałem? No, ja... Tak kobla. Wiesz, że... I mięso. Dobra, ja szybko biegnę do mojego craftinga, gdzie go zostawiłem, muszę sobie przypomnieć. Bo ja naprawdę już kolejny mieczyk zmarnowałem na... Wiesz na co? Na co? Na ten... Jak to się nazywa? Pająki. Nie na pająki. Na pajęczynę. Aha. Dobra, szybko musimy jakoś mieczyk zrobić. Dobra. Widzicie widzowie, nasza przygoda nie zakończyła się tak pomyślnie, jak się spodziewałem z Leonem. No ale przeżyliśmy jakoś, no. Jedyna dobra rzecz w tej sytuacji to taka, że stak żelaza, nie cały, bo tam chyba 48, miałem w piecyku, że się przepalał na brzegu lawy. Bo wrzuciłem, bo musiałem zrobić przecież kilof, żeby wykopać diamenty piękne. Ty, a Dobra, no to w sumie... No nie jesteśmy obok siebie, niestety, ale to by był koniec odcinka w sumie tego... niepartownego. Tak, to byłby już chyba koniec. No to jest koniec odcinka, no to... Elo!